Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. W tym materiale chciałbym przedstawić dobre auta, dobrze współpracujące z instalacją LPG, które kupicie za około 30 tysięcy złotych. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych materiałów, w których mowa o silnikach przystosowanych do zasilania tym paliwem. Do tej pory na kanale były przedstawione auta idealnie współpracujące z LPG, które kupicie za 7 tysięcy złotych. Był również materiał o autach za 12 tysięcy złotych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również materiał o autach za 20 tysięcy złotych. Linki oczywiście do tych filmów w opisie. Przejdźmy jednak do aktualnego materiału, czyli prezentacji aut za 30 tysięcy złotych. Jeśli film przypadł Wam do gustu, będzie mi bardzo miło, gdy zasubskrybujecie mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Jako pierwszą propozycję chciałbym przedstawić Mazdę 6 drugiej generacji. Za 30 tysięcy kupicie auto z 2011 roku z benzynowym silnikiem 1.8 o mocy 120 koni. Oczywiście za te pieniądze kupicie również wersję z dwulitrowym silnikiem o mocy 155 koni, jednak ten motor już nie współgra tak dobrze z instalacją LPG jak 1.8. Silnik dwulitrowy, który dobrze nadawał się do zasilania gazem, to odmiana o mocy 147 koni. Jednak po 2010 roku nie było go już w ofercie. Większość nabywców jako główne czynniki przemawiające za jej zakupem wskaże wysoką jakość, niezawodność i bardzo ciekawy wygląd. Już pierwsza generacja modelu 6 mogła się podobać, ale druga według mnie jest bardzo atrakcyjna, zyskała charakterystyczny, dynamiczny wygląd. Żeby zadowolić kierowców o różnych preferencjach, zdecydowano się na trzy wersje nadwoziowe: pięciodrzwiową, sedan oraz kombi. Wszystkie ciekawie wyglądają, ale różnią się w oczywisty sposób funkcjonalnością. Sylwetka Mazdy drugiej generacji, pomimo upływu lat, nadal wygląda świeżo i bardzo nowocześnie. Wnętrze auta jest przestronne, posiada bardzo wygodne fotele, a obsługa urządzeń pokładowych jest prosta i intuicyjna. Jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza jest zauważalnie lepsza niż w poprzedniej wersji modelu, ale nadal nie jest to jeszcze klasa premium. Istotną zaletą tego modelu jest za to bardzo dobre wyciszenie wnętrza oraz przyzwoita jakość spasowania elementów deski rozdzielczej. Na dziurowych nawierzchniach próżno jest szukać jakichkolwiek stuków czy trzasków. W Mazdzie 6 zawieszenie zestrojono dość komfortowo, ale na tyle, żeby samochód pewnie się prowadził i nie wychylał się na zakrętach. Na pochwałę zasługuje precyzyjny układ kierowniczy. Zarówno z przodu, jak i z tyłu auto zostało wyposażone w tarcze hamulcowe. Jak już wcześniej wspomniałem, wybierzcie silnik o pojemności 1.8 i mocy 120 koni. Jednostka zbliżona jest konstrukcyjnie do odmiany dwulitrowej MZR o mocy 147 koni, jednak ma ciut słabszą dynamikę i ciut wyższe spalanie. Atutem jest mechanizm rozrządu oparty na łańcuchu z bezterminową gwarancją. Kierowcy użytkujący Mazdy z tym silnikiem chwalą motor za niską awaryjność jednostki oraz osprzętu. Przy odpowiednim serwisowaniu można rzec, że awaryjność jest zerowa. Najważniejszym jednak atutem jest możliwość bezproblemowego montażu instalacji LPG. Jeśli chodzi o wady, największym mankamentem japońskiej konstrukcji jest cienki, bardzo podatny na zarysowania lakier. Odradzam korzystanie z myjni automatycznych. Już jedna taka wizyta może skończyć się rysami i odpryskami lakieru. Podsumowując, Mazda 6 to samochód dla osoby szukającej auta klasy średniej, dla której największym priorytetem są dobre spasowanie elementów we wnętrzu, niezawodność oraz nowoczesny design sylwetki, no i po prostu lubią japońską motoryzację, a dodatkowo szukają auta, które będzie dobrze współpracowało z instalacją gazową. Drugą propozycją jest Fiat Tipo. Za 30 tysięcy kupicie auto z 2016 roku, wyposażone w benzynowy motor 1.4 o mocy 120 koni, który to już nawet w fabryce był łączony z instalacją gazową. Co prawda takich ofert jest bardzo mało na popularnych serwisach ogłoszeniowych, ale warto szukać mocniejszej odmiany. Większość ofert to silniki o mocy 95 koni. Kto szuka samochodu za rozsądne pieniądze, prędzej czy później weźmie pod lupę nowego Fiata Tipo. Trudno bowiem o kompaktowe auto o lepszej relacji ceny do jakości i walorów użytkowych. Fiat Tipo powrócił na rynek w mocnym stylu.
Włoski koncern postanowił udowodnić, że wciąż możliwe jest stworzenie atrakcyjnego pod wieloma względami samochodu kompaktowego, który nie będzie straszył ceną. Zamiast 60-80 tysięcy złotych, priorytetem było zbicie ceny do 50-60 tysięcy za rozsądnie wyposażony egzemplarz. Aktualnie ceny używanych egzemplarzy mocno staniały i za 30 tysięcy kupicie naprawdę zadbany egzemplarz z udokumentowanym przebiegiem. Fiat podczas projektowania samochodu skupiał się wokół następujących przymiotników: osobowość, prostota, funkcjonalność i wartość. Myślę, że jeżeli zbudowanie auta wokół takiej idei było celem, to został on osiągnięty. Samochód dzięki niebanalnej, w przeciwieństwie do konkurentów, stylistyce i projektowi od samego początku uwzględniającego wersję sedan, ma ładną sylwetkę z charakterem i jest lubianym modelem na rynku. To sprawia, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż typo osobowość jako taką ma i według mnie sedan wygląda najbardziej atrakcyjnie. Co do wnętrza, szukajcie bogatszych wersji. Podstawowe niestety wyglądają dramatycznie. Ładne linie trafiały zwłaszcza na deskę rozdzielczą. Duże zegary analogowe są czytelne, między nimi umieszczono ekran TFT komputera pokładowego. Na wyświetlaczu głównym znajdziecie z kolei informacje systemu audio, komputera pokładowego, zestawu głośnomówiącego i aplikacji Uconnect. Według mnie wnętrze, oczywiście jeśli mówimy o bogatszych wersjach, można ocenić na 4 z plusem. Obsługa multimediów jest intuicyjna, podobnie jak system ogrzewania. Na uwagę zasługuje również wysoka pozycja za kierownicą, łatwe wsiadanie i dobra widoczność. Wygoda foteli oraz liczba schowków. 6 o łącznej pojemności 12 litrów. Jeśli chodzi o silnik, polecam motor o pojemności 1.4 i mocy 120 koni. Jednostka miała swój debiut w 2007 roku w nowym modelu Fiata Bravo. Konstrukcja silnika jest nieskomplikowana, z pośrednim układem tryskowym oraz rozrządem napędzanym klasycznym paskiem. Jedynym nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie turbosprężarki, co miało przełożyć się na dobre osiągi. Motor uważany jest za trwały i bez problemu może przejechać ponad 200 tysięcy bez najmniejszych awarii. Trwałość i mała awaryjność to zasługa prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, która jedynie została wsparta przez turbodoładowanie. A co najważniejsze, silnik idealnie współgra z instalacją LPG. Podsumowując, prowadząc Tipo, Fiat mówił o solidnym samochodzie za dobre pieniądze. Do perfekcji nieco zabrakło, jednak wszystko wskazuje, że włoski koncern zrealizował obietnicę. Nowe Tipo daje się poznać jako solidne auto. W dłuższej perspektywie czasu idealnym wyborem do instalacji LPG będzie silnik 1.4 turbo o mocy 120 koni. To silnik o wieloletnim już stażu i wolny od poważniejszych usterek. Według mnie przy poszukiwaniu auta do LPG za kwotę 30 tysięcy zł powinniście również wziąć pod uwagę Tipo drugiej generacji. Trzecią propozycją jest Toyota Avensis trzeciej generacji. W zakładanym budżecie kupicie auto z 2009 roku z benzynową jednostką 1.8 o mocy 147 koni. Toyota zyskała ogromną popularność dzięki nadprzeciętnej niezawodności. W trzeciej generacji tego modelu nie znajdziecie wpadek jakościowych, a do tego Toyota Avensis jest według mnie bardzo ładnie zaprojektowana, gwarantuje wysoki komfort jazdy, znakomite własności jezdne i sprawdzoną technikę, która sprawia mniej kłopotów niż w drugiej generacji modelu. Wybierać będzie można między 4-drzwiowym sedanem a 5-drzwiowym kombi. Nie ma już wersji liftback. A w dzisiejszej trzeciej generacji Toyota zadbała o lepsze dopracowanie podwozia. Jest sztywniejsze, co pozytywnie wpływa na prowadzenie auta. W podwoziu Toyoty Avensis jedyną rzeczą wymagającą regularnej naprawy jest mechanizm hamulca ręcznego. Wilgoć dostaje się do pancerzy, przez co stają linki i uszkadza się sterowanie. Wnętrze auta jest stosunkowo przestronne. Fotele co prawda trochę słabo trzymają na boki, a siedziska mogłyby być nieco dłuższe, zwłaszcza z przodu. Spasowanie elementów deski rozdzielczej jest za to na bardzo dobrym poziomie. Jakość plastików i innych materiałów użytych do wykończenia wnętrza również zasługuje na pochwałę. Deska jest nieco zbyt konserwatywna, ale może się podobać. Polecanym silnikiem jest motor 1.8 z 16-zaworową głowicą o mocy 147 koni. Charakteryzuje się dobrą dynamiką, elastycznością i przyzwoitym poziomem spalania. Silnik ten ma hydrauliczną regulację zaworów, dlatego montaż instalacji LPG nie jest problematyczny jak we wcześniejszych jednostkach. Silnik ma jedną przypadłość – wycieki z pompy cieczy.
użytkownicy regularnie muszą sprawdzać poziom płynu chłodniczego. Skutkiem dużego ubytku może być przegrzanie silnika i awaria uszczelki pod głowicą. Poza tym silnik jest chwalony za bardzo dobre osiągi, wysoką kulturę pracy oraz przyzwoity poziom spalania. Największym atutem jednostki jest trwałość oraz bezawaryjność, a dodatkowym plusem jest rozrząd oparty na łańcuchu. Silnik spełnia najbardziej rygorystyczne normy spalin i jeszcze raz powtórzę, bardzo dobrze współpracuje z instalacją gazową. Motor rozpędzi auto do pierwszej setki w 9,4 sekundy i potrafi jechać z prędkością maksymalną 200 km na godzinę. Według mnie silnik jest w zupełności wystarczający do codziennej eksploatacji, a dodatkowo zadowoli się średnio 10 litrami gazu na każde 100 km. Podsumowując, Avensis z trzeciej generacji pochwalić się może przede wszystkim ponadprzeciętną niezawodnością i udanymi silnikami benzynowymi. Auto oferuje też stosunkowo dobre wyposażenie. Na rynku jest sporo egzemplarzy w dobrym stanie, przez co można dość szybko znaleźć zadbaną sztukę. W porównaniu do poprzednika znacznie poprawiono własności jezdne auta. Według mnie auto warte zainteresowania. Czwartą propozycją jest Opel Insignia pierwszej generacji. Za kwotę 30 tysięcy kupicie naprawdę zadbaną Insignię z roku 2010 z bezawaryjnym silnikiem 1.8 o mocy 140 koni. Obecnie ceny auta poszybowały w dół i na taki samochód może pozwolić sobie coraz więcej osób, szukając oczywiście dużego, stosunkowo młodego i nowocześnie wyglądającego wozu klasy średniej. Samochód zadebiutował na rynku w 2008 roku. Na początku był oferowany jako sedan i liftback, a po jakimś czasie ofertę uzupełniło również kombi. Rok później producent wprowadził na rynek usportowioną odmianę OPC. Najtańsze odmiany kupimy już za 20 tysięcy złotych, jednak będą to auta już bardzo wyeksploatowane i wyposażone w silnik diesla, który nie cieszy się dobrą opinią. Design Opla Insignii nie jest kontynuacją poprzednika, a zupełnie nowym pomysłem na ciekawą stylizację auta. Jego najbardziej charakterystyczne cechy to duża atrapa chłodnicy, nowocześnie wyglądające reflektory oraz tylne lampy, a także dyskretna lotka na klapie bagażnika. Jeśli chodzi o silnik, jak już wspomniałem, najlepszym wyborem będzie 1.8. Moc maksymalna wynosi 103 kW, a licząc w koniach mechanicznych to 140 koni, co sprawia, że prędkość maksymalna wynosi 206 km na godzinę, a przyspieszenie do setki zajmuje 11,9 sekund. Silnik to poczciwa stara konstrukcja bez turbodoładowania, posiadająca 4 cylindry o pojemności 1798 cm3. Na każdy cylinder przypadają 4 zawory. To silnik naprawdę udany, jednak musimy pamiętać, że wymaga regulacji zaworów co około 30-40 tysięcy km. Dlatego dopilnujemy, silnik na instalacji gazowej będzie pracował idealnie. Co prawda nie zapewni wyśmienitych osiągów, ale średnie spalanie nie przekroczy 10 litrów LPG na każde 100 km. Wnętrze wykonano z materiałów średniej jakości, ale porównywalnej do większości konkurentów. Do spasowania elementów deski rozdzielczej można mieć drobne zastrzeżenia. Są auta, które znacznie lepiej wypadają w tej kategorii. Pamiętajmy jednak, że to nie auto premium jak na przykład Audi. Przed zakupem Opla Insignii warto przede wszystkim sprawdzić działanie wszystkich urządzeń pokładowych. W egzemplarzach z pierwszych lat produkcji często szwankowała elektronika, ale wiele usterek udało się usunąć w ramach gwarancji. Najbardziej newralgiczne punkty to m.in. klimatyzacja i szyby w dach. Warto zwrócić też uwagę na szczelność układu kierowniczego, w którym mogą pojawiać się wycieki. Problem był zgłaszany na dużą skalę. Opel Insignia to bogato wyposażone auto klasy średniej, oferujące duży wybór silników benzynowych i wysokoprężnych. Co najważniejsze, są to jednostki stosunkowo niezawodne. Do instalacji gazowej polecam motor benzynowy 1.8. Co prawda Insignie z tym silnikiem są dość drogie, jednak będą odwdzięczać się bezawaryjną eksploatacją. Według mnie za kwotę 30 tysięcy warto wziąć Insignię pod uwagę przy poszukiwaniu auta na LPG. Piątą propozycją jest Volvo S80. Za 30 tysięcy co prawda będzie to samochód najstarszy w zestawieniu, ale wyposażony w rewelacyjny silnik 2.5 turbo o mocy 200 koni. Auto kupicie z 2008 roku. S80 jest modelem segmentu E, który powstał na płycie podłogowej stworzonej przez Forda. Platforma o znaczeniu EUCD posłużyła wcześniej do budowy m.in. takich modeli jak Mondeo, S-Max czy Galaxy.
W roku 2009 limuzyna przeszła pierwszy, a w roku 2011 drugi lifting. Historia sedana Volvo trwała dekadę. W tym czasie samochód był produkowany w Szwecji, Malezji i Chinach. Nadwozie używanego Volvo S80 drugiej generacji łączy niezwykle charakterystyczne dla szwedzkich samochodów z początku nowego milenium przetłoczenia z mimo wszystko ogromną dawką prostych linii. Sytuacji nie poprawia fakt, że twórcy designu szwedzkiego auta poszli drogą oszczędności. Stworzyli bowiem karoserię, która w dużej mierze jest wyłącznie rozwinięciem koncepcji zaprezentowanej przez poprzednika. Wyraźnie brakuje tu nowatorstwa. Design auta z całą pewnością nie porywa, co dla niektórych może być zaletą. Auto wygląda jednak według mnie bardzo ciekawie i naprawdę może się podobać. Jeśli chodzi o wnętrze, wszystko jest poprawne. Poprawna ergonomia, poprawna jakość materiałów i poprawna prostota. Przepełnione gracją wnętrze jest potwierdzeniem maksymy mówiącej, iż w prostocie drzemie prawdziwe piękno. Myśl ta najbardziej klarownie odnosi się do tego, czym cieszy się opisywany model. W projekcie S80 przede wszystkim użyto wysokojakościowych materiałów. Co więcej, wszystkie elementy zostały wykonane z niesamowitą dbałością. Gustowna, jasna kolorystyka nadaje autu magnetyzmu. Jeśli chodzi o silniki, paleta jest niezwykle obszerna. Składa się na nią w sumie 18 wersji napędowych, z czego 10 czerpie napęd z jednostki benzynowej. W ofercie znajdują się silniki 4, 5, 6 i 8-cylindrowe. Nie brakuje zarówno modeli wolno ssących, jak i doładowanych. Jednak najbardziej optymalna jednostka do zasilania gazem to 5-cylindrowy, 2,5-litrowy silnik o mocy 200 koni. Podsumowując, S80 to idealny wybór dla osób szukających szczególnych udogodnień za niezbyt wysoką cenę. Aby stać się posiadaczem niezawodnego Volvo, wystarczy kwota 30 tysięcy na zadbany egzemplarz i to jest chyba najbardziej zadowalające. Za tak niską cenę otrzymamy prestiżową, majestatyczną limuzynę. Ponadto wyposażona będzie w niezwykle funkcjonalne urządzenia, systemy i rozwiązania. Usatysfakcjonowani będziemy również eksploatacją i doskonałym komfortem. Volvo S80 sprosta wymaganiom najbardziej wybrednych klientów. Szóstą propozycją, jak zawsze w moich materiałach, to nietypowe auto, jakim jest Chevrolet Cruze. Za 30 tysięcy kupicie auto z 2014 roku, wyposażone w motor o pojemności 1.8 i mocy 141 koni. Za tą kwotę uda się znaleźć egzemplarz z przebiegiem poniżej 100 tysięcy km w wyśmienitym stanie. Model występuje w trzech wersjach nadwoziowych: sedan, hatchback i kombi. A każda wyróżnia się atrakcyjnymi rozwiązaniami stylistycznymi. Jeżeli chodzi o model sedan, który według mnie jest najbardziej atrakcyjny stylistycznie, to szczególnie zwraca uwagę jego łukowata linia dachu, rozciągająca się od ostro pochylonej szyby przedniej do nachylonych słupków tylnych. W przypadku Cruze'a skupiono się na efektownym połączeniu stylu amerykańskiego Chevroleta i wielkości przestrzeni pasażerskiej. Za tym pierwszym przemawia charakterystyczna przednia partia z dużym lotem powietrza, a podkreśleniu wielkości samochodu służą chromowane linie wzdłuż okien czy tylny słupek zwiększający wizualnie wielkość bryły. Jednak to nie jest typowy Amerykanin, to po prostu Astra czwartej generacji w innej odmianie. We wnętrzu modelu widzimy zaś kokpit łączący sportowy styl, a zarazem namiastkę luksusu. Otwierając drzwi zobaczymy deskę rozdzielczą zaprojektowaną w formie twin cockpit. Stylizacja taka ma dać wrażenie, że nie tylko kierowca odczuwa przyjemność jazdy, ale również siedzący obok pasażer. Dodatkowo zarówno konsola środkowa, jak i kształt zegarów nie są powieleniem jakichś prostych projektów, ale są zabudową przypominającą rozwiązania ze sportowych Chevroletów Corvette czy Camaro. Jeżeli chodzi o jakość elementów plastikowych, z których wykonano deskę rozdzielczą i poszycia wnętrza, to w pierwszej fazie produkcji były one kiepskiej jakości. Jednakże po liftingu w roku 2012 jakość elementów plastikowych jest na dużo wyższym poziomie, a użyty na desce rozdzielczej pas tkaniny robi wrażenie pojazdu bardziej prestiżowego niż modele C. Najlepszy w Chevrolecie do gazu bez wątpienia jest silnik benzynowy o pojemności 1.8. Ma 141 koni i jest dość elastyczny. Sprawdzi się nawet w dłuższej trasie, również dzięki dobrze zestopniowanej skrzyni biegów. Średnio pali nieco ponad 8 litrów na setkę i bardzo dobrze znosi zasilanie pod tlenkiem LPG, o ile będziemy dbali o regulację luzów zaworowych. Tutaj dodam, że to identyczna jednostka, którą omawiałem w przypadku Insignii.
Już Chevrolet montował fabryczną instalację LPG do tego motoru, więc silnik jak najbardziej nadaje się do tego paliwa. Motor nie jest może demonem prędkości, ale jest za to bardzo prosty i gdy wystąpią jakiekolwiek awarie, usuniemy je tanim kosztem. Podsumowując, Chevrolet według mnie jest niedocenianym autem, które jesteśmy w stanie kupić za naprawdę rozsądne pieniądze. Za zakupem przemawia również porządna jakość oraz przestrzeń w kabinie. Auto w konfiguracji z silnikiem 1.8 zasilanym LPG będzie bardzo dobrym wyborem, gdy szukamy dość młodego auta z przebiegiem w okolicach 130 tysięcy km. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy polecacie auta do instalacji gazowej za około 30 tysięcy zł. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, będzie mi bardzo miło, gdy zasubskrybujecie mój kanał, aby na bieżąco śledzić nowe materiały. Dziękuję.